Mela powiedziała Kacprowi o liście jego ojca do mamy dziewczyny. Oboje martwią się, czy między rodzicami znów nie odżyło uczucie. Nie wyciągaj pochopnych wniosków, bo tak naprawdę nie wiemy, co jest tam napisane. A jeśli on tam napisał, że kocha twoją mamę, że to z nią chce być? Mi się wydaje, że to jest po prostu list pożegnalny, no, żeby właśnie się już nigdy więcej nie zobaczyli. Ciekawe, że twoja mama w ogóle nie chciała tam zaglądnąć, no. Tak jakby sama czuła, że to jest jakieś wyznanie miłości. Kacper, jak chcesz, to otwórz ten list i sprawdź, co tam jest napisane, ale uważam, że nie powinieneś. Nie powinienem, no. Ale sam nie wiem, jak mam o tym przestać myśleć. To może zadzwoń do taty. I co mu powiem? No po prostu zapytaj się, przecież ostatnio sam przyszedł, żeby szczerze z tobą porozmawiać. Boję się, co mogę usłyszeć. Aż mnie brzuch boli. A myślisz, że ja się nie denerwuję? To też chodzi o małżeństwo moich rodziców. Tak, mamo? Co? Jak to nie poszedł do szkoły? Co? Nie, ty się, mamuś, nie przejmuj, bo on ci tylko, wiesz co, robi na złość. Ja go znajdę, nie martw się. Nie wiem, tato, no, nie podoba mi się. Mówiłaś, że czasem o niej myślisz, no, ale ten list to jest zupełnie co innego. Nie, mama Meli oddała go bez czytania. Powiesz mi, tato, co tam jest? Na pewno. Tylko tyle? No, dobrze, jasne. Tak, tak, nie powiem mamie. Dobra, pa, do usłyszenia. No i co? Twierdzi, że to jest tylko ostateczne pożegnanie. Myślisz, że mówi prawdę? Nie wiem, powiedział, że jak chcę, to mogę go przeczytać. No i co zrobisz? Czego pan tu naśmiecił? Spokojnie, już sprzątam. No, tylko żeby na pewno. Cieszę się, że to zrobiłeś. I dobrze, że nie było tam nic więcej. Co, powiesz mamie, że to tylko pożegnanie? Nie wiem, bo to jest wszystko skomplikowane, no, nawet nie chciała czytać. To jest strasznie skomplikowane. Mam nadzieję, że my się nigdy nie wkopiemy w takie jakieś krzywe akcje. No, mam taką nadzieję. Dobra, musimy znaleźć Bartka, bo on do tej historii dopisał sobie coś więcej. No pewnie jest w szkole, no. Właśnie nie ma go w szkole. Mama dzwoniła, że nie dotarł do szkoły. No to chodź, poszukamy. Poczekaj, mam pomysł. Bartek, ty głupku, ja wiem, że oglądasz moje vlogi, więc masz natychmiast się do mnie odezwać. Mama się martwi, że uciekłeś z domu albo że wpadnie coś równie głupiego do głowy. Masz mi natychmiast powiedzieć, gdzie jesteś. Bo jak nie, to ci wystawię na fejsie zdjęcie z urodzin cioci Geni. No, chyba wiesz, o czym mówię. No,